Tak myślę. To jest podcast o bioetyce, religii, kościele, cywilizacji i ewangelizacji. Zapraszam, Tomasz Tardikowski. To jest podcast Tak myślę, Tomasz Tardikowski. Witam i zapraszam na kolejny jego odcinek. Bardzo się cieszę, bo okazuje się, że podcast Tak myślę łączy. Kilka tygodni temu rozmawiałem z proboszczem poznańskiej parafii na Łacinie i okazało się, że inny proboszcz w innym miejscu posłuchał tego podcastu, wygłosił na jego temat kazanie i na podstawie tego kazania grupa z jego parafii wyruszyła do Poznania, żeby się spotkać. A zatem podcast Tak myślę łączy ludzi. I tą optymistyczną informacją rozpoczynamy nietypowo ten odcinek podcastu, ale teraz przechodzimy już zupełnie typowo do spisu treści. Arcybiskup Grzegorz Ryś został wyniesiony do godności kardynalskiej. Co z tego wynika dla polskiego kościoła? O tym już niebawem. Zmiany może nadejdą, ale na razie te, które się dokonują, są głównie zmianami na gorsze. Wicepremier i prezes PiS wygłosił polityczne przemówienie na Jasnej Górze. Czy zgodnie z zapisami stanowiska Rady Stałej Biskupi odnieśli się do wykorzystania kościoła do bieżącej polityki? Jak na razie nic na to nie wskazuje. Znamy polskich wysłanników na synod o synodalności i właśnie o tym synodzie porozmawiam z jego świeckim uczestnikiem z Polski, profesorem Aleksandrem Bańką. Czy nowy prefekt Dykasterii Nauki Wiary chce zmieniać naukę katolicką w kwestii małżeństwa i błogosławienia związków jednopłciowych? O tym już niebawem. A potem powiemy o wspólnym orędziu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i zwierzchnika Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej, orędziu dotyczącym Wołynia. W kolejnej rozmowie z dr Łukaszem Adamskim, wicedyrektorem Centrum imienia Mieroszewskiego, porozmawiamy o rocznicy wołyńskiej. I na koniec polecanka książkowa. Tym razem będzie o dwóch ostatnich książkach Cormaca McCarthy'ego. A teraz zaczynamy! Jest pierwszy po wielu latach kardynał z Polski, metropolita łódzki, arcybiskup Grzegorz Ryś otrzymał kapelusz kardynalski od Franciszka. Nie jest to zaskoczenie, ale przypomina, że szykują się głębokie zmiany w polskim kościele. Inaczej niż większość komentatorów nie uważam, że arcybiskup, kardynał nominat, jest zapowiedzią głębokiego przełomu w polskim kościele. Owszem, jest on zwolennikiem radykalnej ewangelizacji, szuka nowych jej metod, wychodzi do ludzi i dlatego jako reprezentant kościoła empatycznego duszpastersko, jeden z nielicznych, choć nie jedyny wśród polskich biskupów, został kardynałem. Franciszek takich właśnie ludzi wyszukuje i wskazuje na ważne funkcje w kościele. Jeśli jednak ktoś oczekuje, że arcybiskup Ryś jest zwolennikiem jakiegoś głębokiego przełomu intelektualnego czy duchowego w polskim kościele, czy zapowiedzią rewolucji mentalnej, to trudno tego oczekiwać, bowiem już teraz widać, że poza tematami duszpasterskimi metropolita łódzki raczej nie wchodzi publicznie w kluczowe dla polskiego kościoła spory, unika wypowiedzi, które mogą zostać odebrane jako polemiczne wobec innych biskupów. Jeśli oceniać jego teologiczne i duszpasterskie poglądy na tle biskupów zachodnich, ale także latynoskich, to jest on raczej umiarkowanym konserwatystą niż progresywistą czy zwolennikiem zmian. To, że w Polsce uchodzi za wyjątkowo otwartego, wydowodzi raczej sytuacji w polskim kościele, ale niewiele mówi o nim samym. Ocena, jaką sformułowałem, w niczym nie zmienia faktu, że nominacja kardynalska dla arcybiskupa Rysia zapowiada głębsze zmiany w polskim kościele i że jest prawdopodobnie elementem gry Watykanu na kierunek, w jakim będą się te zmiany dokonywać. Najbliższe 2-3 lata to okres, gdy w polskim kościele z przyczyn pokoleniowych i prawnych dokona się głęboki przełom. Najpierw ze stanowiska przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski odejdzie z przyczyn prawnych, bo nie może być już wybrany na kolejną kadencję arcybiskup Stanisław Gądecki, a potem zwolnią się kolejne metropolie poznańska, krakowska, warszawska i szczecińsko-kamieńska. Ta ostatnia, przypomnijmy, może się zwolnić wcześniej, bo wobec Andrzeja Dzięgi toczy się postępowanie dotyczące tuszowania spraw pedofilskich. Wszystkie te stanowiska będą wolne, a to, kto na nich zasiądzie, określi niewątpliwie na wiele lat przyszłość Kościoła.
Co z tej perspektywy oznacza kardynalat dla arcybiskupa Rysia? Po pierwsze, może to oznaczać, że Watykan chętnie widziałby go na stanowisku nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Ale, co istotne, tego wyboru dokonają biskupi w Polsce, a nie Watykan. Jeśli taki wybór zostanie dokonany, to oczywiście będzie to oznaczało wzmocnienie i tak silnej, szczególnie po nominacji kardynalskiej, pozycji metropolity łódzkiego, co może oznaczać, że zacznie on wreszcie zajmować jaśniejsze stanowisko w kluczowych kwestiach. Ale jeśli nawet tak nie będzie, to i tak zmiana dotyczyć będzie retoryki i estetyki wypowiedzi. Ale kwestie, czy rzeczywiście kardynał Ryś zostanie nowym przewodniczącym Episkopatu Polski, zostawiłbym otwartą, bo nowym przewodniczącym może też zostać choćby prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, co także oznaczałoby istotną zmianę. A to dopiero początek zmian. Emerytury metropolitów krakowskiego, warszawskiego i poznańskiego otwierają, by posłużyć się terminologią sportową, okienko transferowe, z którego mogą skorzystać młodsi hierarchowie, w tym arcybiskup Ryś, czy prymas Polski, arcybiskup Polak. Czy papież będzie chciał przenieść arcybiskupów z mniejszych i mniej znaczących metropolii na większe? To nie jest wykluczone, a to także wzmacniałoby ich pozycję. Innym graczem, także istotnym na mapie zmian, może być Polak, ale mianowany kardynałem jako watykański kurialista, czyli kardynał Konrad Krajewski. On także może wrócić do Polski i trafić do jednej z metropolii. On także, choć niezwykle otwarty duszpastersko, wcale nie jest zwolennikiem głębokich zmian i jest wielką niewiadomą, jeśli chodzi o jego własne poglądy na kluczowe kwestie. Ale z pewnością, gdyby trafił do jednej z polskich kluczowych diecezji, zmieniłby układ sił w polskim kościele. Czy któryś z wymienionych hierarchów może zostać nowym metropolitą warszawskim czy krakowskim? To dość prawdopodobne, ale wcale niepewne. Może być bardzo różnie. Niezależnie jednak od tego, czy nominacja kardynalska dla arcybiskupa Rysia jest zapowiedzią kolejnych zmian w jego pozycji w kościele, czy tylko docenieniem jego ewangelizacyjnego zaangażowania, nie ulega wątpliwości, że wchodzimy w okres bardzo szybkich zmian w polskim kościele. To gorzej niż zbrodnia, to błąd, miał kiedyś powiedzieć hrabia de Talleyrand. I te same słowa można odnieść do występów prezesa Prawa i Sprawiedliwości od ołtarza na Jasnej Górze. Ojciec Tadeusz Rydzyk, który zaprosił tam Jarosława Kaczyńskiego, niezależnie od jego intencji, szkodzi Kościołowi, a nie mu pomaga. Jasna Góra nie jest miejscem, z którego powinni przemawiać politycy, a ołtarz nie jest miejscem, z którego powinna płynąć partyjna propaganda. Te proste zasady, oczywiste dla każdego, kto ma świadomość, że katolicy zachowują wolność w kwestiach politycznych, są notorycznie łamane przez ojca Tadeusza Rydzyka podczas organizowanych przez niego uroczystości. I nie inaczej było, gdy od ołtarza na Jasnej Górze, przed mszą świętą, podczas 32. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, przemawiał prezes PiS Jarosław Kaczyński. I nie było to bynajmniej przemówienie okolicznościowe, nawet gdyby takie było. To nie powinno być wygłoszone w tym miejscu, ale było to przemówienie wprost wyborcze. Były premier, a obecnie prezes i wicepremier mówił tak. Ośmielam się zwrócić do Państwa dlatego, że od bardzo dawna nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności. Tak jawnie, bezczelnie, kłamliwie i odrażająco atakowany jest Kościół, Ojciec Święty. Atakowane są nasze podstawowe wartości, podstawy naszego obyczaju. Atakowane są podstawy polskości. Ktoś chce zniszczyć nasz naród, mówił premier i prezes PiS. A dokładnie obecnie wicepremier, a kiedyś premier, a cały czas prezes PiS. Trwającą przeszło 1000 lat wspólnotę i to, co przed nami. Wybory w październiku to będzie moment być może na bardzo długie lata decydujący. Stąd waga tego, co będzie decyzją każdego z nas, każdego, kto ma Polskę w sercu. Decyzją o pójściu do tych wyborów i decyzją o tym, by zdecydować, że Polska ma trwać, ma się rozwijać, ma wykorzystywać swoje szanse, a mamy w tej chwili wielkie szanse rozwoju i wzmocnienia się, że Polska nie będzie w rękach ludzi wyznających oszalałą ideologię, że nie będzie decydowała ona o decyzjach ekonomicznych, o prywatyzacji wszystkiego, że będziemy mieli w naszym kraju dążenie do równości, dążenie do sprawiedliwego rozwoju społecznego i gospodarczego, mówił wicepremier Kaczyński na Jasnej Górze od
ołtarza. Udało nam się wiele zdziałać, dodawał. Wiele przed nami, ale tej drogi nie można przerwać. Nie można oddać władzy tym, którzy chcą nas z tej drogi radykalnie zawrócić i zapowiadają zniszczenie demokracji, praworządności, wszelkich zasad, które stoją na przeszkodzie realizacji ich planów. Na to nie możemy się zgodzić. Musimy być zdecydowani w naszym działaniu, mówił prezes Kaczyński. Jednym słowem, to przemówienie było zwykłą przedwyborczą agitacją, opartą na narracji jednej partii, moim zdaniem w wielu kwestiach zwyczajnie nieprawdziwej, a padało do ołtarza jednego z najważniejszych dla Polaków, niezależnie od poglądów, sanktuariów. To zaś w odbiorze wielu wyborców z innych niż PiS partii oznacza, ni mniej, ni więcej, zaangażowanie autorytetu tego miejsca w bieżącą, brudną walkę polityczną. Zgoda na takie wykorzystanie świętego dla wielu Polaków miejsca, brak reakcji na to wydarzenie, oznacza akceptację, że dla bieżącego interesu politycznego można rozgrywać wszystkie świętości. Trudno więc nie zadać polskim biskupom prostego pytania, czy naprawdę nie będzie reakcji na ten skandal? Czy rzeczywiście zdaniem polskiej hierarchii Jasna Góra jest miejscem na agitację polityczną? Czy w trakcie kampanii wyborczej powinno się tak rozgrywać to miejsce? Czy milczeć będzie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski? Czy głosu nie zabierze nowy kardynał Grzegorz Ryś? Czy naprawdę polska hierarchia będzie udawała, że nic się nie stało? Czy po raz kolejny okaże się, że ojciec Tadeusz Rydzyk i partia władzy mogą więcej? To są istotne pytania, bo od odpowiedzi na nie zależy to, czy rzeczywiście będzie można poważnie traktować zapewnienia Rady Stałej, która kilka tygodni temu zapewniała, że Kościół nie stoi po żadnej stronie politycznego sporu. Długoterminowo zaś jest to kwestia dalszego upadku wiarygodności Kościoła, przyspieszenia laicyzacji, odrzucenia od wiary i religijności ludzi, którym nie po drodze jest z PiS-em. Trzeba mieć tego świadomość. Mam nadzieję, coraz mniejszą, ale jakąś jednak mam, że ktoś z Kościoła hierarchicznego jakoś zareaguje. Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Marek Jędraszewski, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i arcybiskup Adrian Galbas, koordynator w Kościele w Polsce Synodu o Synodalności, zostali powołani na delegatów Konferencji Episkopatu Polski na październikowe zgromadzenie Synodu w Rzymie. Poza tym z nominacji papieskich w obradach weźmie udział arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, a także Aleksander Bańka, który będzie jednym z pięciu świeckich reprezentantów Europy. A teraz czas na pierwszego gościa. O synodzie, o synodalności porozmawiam z profesorem Aleksandrem Bańką, którego papież, jak słyszeliście, mianował jednym z pięciu świeckich reprezentantów Europy. A moim Państwa gościem jest profesor Aleksander Bańka, filozof Uniwersytet Śląski, ale przede wszystkim dziś świecki uczestnik sesji Synodu o Synodalności, która już niebawem się rozpocznie. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie, szczęść Boże. Jaka będzie Twoja rola? Może zacznijmy od tego pytania. To znaczy, co to znaczy tych pięciu mianowanych z Europy? Rozumiem, że z innych kontynentów będą kolejni. Co ci świeccy będą mieli do roboty na synodzie? No, jednak synodzie biskupów, bo taka jest natura synodów w Kościele, przynajmniej łacińskim, rzymskokatolickim. Bo oczywiście nawet u grekokatolików bywa już nieco inaczej. Tak, no musimy powiedzieć sobie, że to jest formuła nowa, prawda? Dlatego, że zazwyczaj jeśli pojawiali się świeccy na synodach, to pojawiali się w funkcji pewnego rodzaju konsultorów czy takich głosów doradczych, zazwyczaj bez prawa głosu, z jakąś tam formułą, no można powiedzieć, takiego troszkę filtru czy przyglądania się właśnie, czy w jakiejś takiej kwestii doradczej, wspomaganie biskupów. Natomiast w tej chwili wygląda na to, że papież chce, aby spoza grona biskupów została wyłoniona pewna grupa nie tylko świeckich, ale także i osób duchownych, i prezbiterów, także którzy będą pełnoprawnymi uczestnikami synodu, a więc także prawdopodobnie z prawem głosu, będą pracować w grupach roboczych, będą zabierać także głos na forum plenarnym. No i będą uczestniczyli w dwóch takich blokach, powiedzmy, tego czasu synodalnego, ponieważ pamiętajmy, że
To zgromadzenie ogólne, w które będzie miało miejsce w październiku w Rzymie, to jest tylko pierwsza część. Kolejna będzie miała miejsce również w październiku 2024. Pomiędzy prawdopodobnie będzie rok, który będzie służył temu, żeby to, co się wydarzy w czasie tego zgromadzenia ogólnego, tej sesji plenarnej, żeby to przefiltrować, jakoś przemyśleć, rozeznać jeszcze i by podjąć kolejny krok w głąb przyszłości Kościoła, tak to nazwijmy, powiedzmy troszkę górnolotnie może. Więc na dzień dzisiejszy wiem tyle, że będę uczestniczył w synodzie jako pełnoprawny jego członek, będę uczestniczył w grupach takich synodalnych, pracujących grupach roboczych, łącznie z wszystkimi innymi uczestnikami. No i zobaczymy, co dalej czas pokaże w związku z tym. No to już jest, można powiedzieć, pewna rewolucja, bo rzeczywiście do tej pory synody były dla biskupów. Tam nawet księża czy siostry zakonne zazwyczaj nie mieli, czy w ogóle nie mieli prawa głosu. Byli doradcami, konsultorami. Czasami nawet kształtowali te synody, no, ale nie byli biskupami, więc nie brali w nich pełni udziału. No, wprowadzenie w tę przestrzeń świeckich jest jednak, jakby się nie patrzeć, słowo rewolucja niekoniecznie dobrze brzmi, no ale jest przełomem, jest radykalną zmianą, o której od jakiegoś czasu mówi papież Franciszek, taką pierwszym czy kolejnym krokiem na drodze deklerykalizacji Kościoła katolickiego. Tak, a ja też bym powiedział wprost, że jest to jednak powrót do pewnej idei synodu, dokładnie, konsekwentnie pewnej wizji synodalności, która ma swoje początki u początków Kościoła praktycznie, dlatego że jeśli sięgniemy sobie do 179 roku, czyli pierwszego synodu, który miał miejsce w Azji Mniejszej i zobaczymy sobie, jak funkcjonował ówczesny Kościół, jak funkcjonowały te zgromadzenia synodalne, to pamiętajmy, że tam właściwie podział na świeckie duchowieństwo nie funkcjonował, prawda? Wówczas jeszcze pamiętajmy, że ci, którzy uczestniczyli w synodach, czy ci, którzy mieli święcenia, głównie biskupi, byli jednocześnie w jakimś sensie świeckimi, jeśli by spojrzeć na to, co nam mówi Christi Fides Daici o świeckości, czyli tych, którzy zajmują się sprawami świata. Pamiętajmy, że wówczas biskupi byli jeszcze mężami jednej żony, prawda? Mieli swoje różne aktywności, takie powiedzmy nawet biznesowe, prawda? Czyli pracowali, żyli w świecie, jednocześnie prowadzili swoje kościoły i wspólnoty. Więc ten podział, który nas dzisiaj tak często blokuje, oczywiście on ma swoje uzasadnienie, swoją rację i jest gdzieś ważny w Kościele, ale on nas na tyle zdominował w naszym myśleniu, że chyba trudno nam zrozumieć, czy trudno nam się czasami jakoś pozbierać w takim myśleniu, że mogłoby być inaczej i że właśnie kiedy myślimy o tym, że papież proponuje nam tu trochę inną wizję, to wydaje nam się to rewolucyjne. I z perspektywy tego, czy w tym momencie, w którym Kościół jest, faktycznie to jest pewna rewolucja, natomiast z perspektywy całej historii Kościoła, jego tradycji, jego najgłębszych korzeni, to jest powrót do tego, co tak naprawdę u źródeł Kościoła było i myślę, że było zdrową formułą rozumienia i przeżywania Kościoła i wspólnoty. Z drugiej strony ja bym był ostrożny z powracaniem do wszystkich źródeł, czy do wszystkich historycznych analogii, bo pamiętajmy, sobory pierwsze często odbywały się, no, powiedzmy tak, pod kontrolą wojska czy świeckich władców, cesarzy, i to oni czasem narzucali swoją wolę, niekoniecznie argumentami teologicznymi, niekiedy tak, dużo bardziej przyziemnymi. Oczywiście, bo to od razu musimy sobie zrozumieć, że to nie jest powód 1:1, prawda? Tutaj nie ma możliwości odtworzenia Kościoła sprzed 2000 lat, zresztą byłoby to absurdalne. Natomiast chodzi o powrót do pewnych idei, które jednak ożywiały Kościół, które były takim, można powiedzieć, spiritum zmowę z jego aktywności misyjnej, apostolskiej. Ja dodam tylko, nawiązując do tego, co powiedziałeś, że to jest zresztą bardzo słuszne, że zawsze zło, jakiś dramat w Kościele zaczynał się w momencie, kiedy świecka władza mieszała się do sposobu przeżywania tych najbardziej kościelnych, wewnętrznych spraw, chociażby właśnie próba manipulowania soborami czy synodami, czy ingerencja władz świeckich w wewnątrzkościelne procesy, to zawsze kończyło się dramatycznie. Tu mamy z kolei sytuację, że papież, jestem przekonany, chce nam odświeżyć w takim myśleniu ideę Kościoła jako wspólnoty, jako ciała Chrystusa, w którym każdy niekoniecznie tylko i wyłącznie z klucza święceń ma swoją ważną misję i swoje zadanie do wypełnienia. Oczywiście pamiętajmy o tym, że mamy w Kościele tą zasadę, przynajmniej na dziś ona obowiązuje ciągle jeszcze, że kwestia sprawowania władzy w Kościele łączy się ze święceniami.
I tutaj nikt tego nie kontestuje. Natomiast trzeba zobaczyć, że to sprawowanie władzy nie musi być rozumiane w bardzo wąskim sensie, prawda? Ale też, że do współdecydowania w sprawach ważnych dla Kościoła można w tym procesie rozeznawania zaprosić również świeckich, w tym także do tego, żebyśmy mogli porozmawiać sobie o takich sprawach i wziąć na temat, na tapetę do dyskusji, do rozeznawania właśnie takie kwestie, jak chociażby sprawa właśnie na przykład sprawowanie władzy, czy przyszłości Kościoła, czy pewnych rozwiązań duszpasterskich, czyli sprawy, które absorbują nasze umysły i serca. No i papież chce, żebyśmy w kluczu synodalnym mogli te tematy podjąć, bo one gdzieś w dokumentach tych przedsynodalnych wybrzmiewają jako tematy, które pewnie będą gdzieś dla nas wszystkich ważne. Do tematów, które wybrzmiewają w tym instrumentum Laboris i w innych dokumentach przygotowawczych tych, powiedziałbym, z niższego szczebla, za chwilę wrócimy, ale ja zatrzymam się na tej władzy, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Wydaje się, że sam papież Franciszek powoli ten element takiego ścisłego związania władzy ze święceniami zaczyna rozmontowywać, bo przecież w Querida Amazonia on przypomina, że ze święceniami kapłańskimi związane są trzy typy, jeśli tak można powiedzieć, posługi, ale także władzy. To jest władza zarządzania, władza sprawowania sakramentów i władza głoszenia, władza nauczania i mówi, no w zasadzie te dwie, nauczania i zarządzania, to równie dobrze mogą sprawować się świeccy. Tu nie ma potrzeby święceń, żeby zarządzać i żeby nauczać. To w zasadzie kapłaństwo w swojej istocie związane jest z posługą sakramentalną, z Eucharystią i ze spowiedzią, z sakramentem pokuty, oczywiście także z sakramentem bierzmowania, bo nawet chrztu mogą udzielić świeccy, to przypomnijmy. Więc można powiedzieć, że sam papież Franciszek troszeczkę nam to takie ścisłe powiązanie święceń i władzy no, poluzowuje, o tak powiem. Oczywiście trudno sobie wyobrazić kościół bez biskupów. Tak. W ogóle takiego kościoła nigdy nie będzie, ale możemy sobie wyobrazić kościół z biskupem i z synodem, który mu nie tylko doradza, ale ma na przykład również głos blokujący w pewnych kwestiach. No, nie wiemy do końca, jak to ostatecznie, jaki to kształt przyjmie, ale na pewno papież Franciszek sugeruje, czy nawet wprowadza już pewne zmiany i to nie tylko na poziomie pewnych takich, powiedziałbym, sugestii, prawda, w dokumentach, czy hipotez do przemyślenia, do rozeznania, ale też na przykład wprowadzając pewne zmiany na przykład na poziomie kurii rzymskiej, gdzie wprowadzane są i mają pewien głos nie tylko doradczy, ale też pewną funkcję rządzenia, prawda, w kurii osoby świeckie. I to zaczyna być też pewnego rodzaju ważnym sygnałem na przykład dla diecezji, prawda? No bo przecież zawsze dla kurii diecezjalnych pewną matrycą i takim punktem odniesienia jest kuria rzymska. Jeśli tam pojawiają się pewne zmiany, które można powiedzieć w jakimś sensie o ból głowy zaczynają przyprawiać prawników kościelnych, no to jaki jest kierunek? No, trzeba przemyśleć pewne aspekty prawa kościelnego, a po drugie to jest też pewien sygnał dla diecezji. Oczywiście on jest w gestii biskupów, jego zinterpretowanie i podążanie za nim, ale też widzimy, że jest pewnego rodzaju tendencja do tego, żeby na tych świeckich bardziej otwierać. Oczywiście to trzeba mądrze zrobić, bo Kościół nie ma stać się korporacją, w której pracują tak naprawdę świeccy, którzy w ogóle nie mają tego, co się mówi o, używając ignacjańskiej formuły, sentire cum ecclesia, prawda, współotrzymania z Kościołem. Ja mam wrażenie, że troszkę tak się dzieje niestety w Austrii czy w Niemczech, gdzie zdecydowanie na decyzyjny wpływ na pewien kształt Kościoła mają osoby, które zupełnie nie czują tej ekklezjalności. To jest moje jakieś spostrzeżenie, może błędne, może subiektywne. Więc chodzi o to, żeby jednak mądrze ten Kościół przeczytać i to, dokąd nas on dzisiaj prowadzi, sam właśnie Kościół jako taki, ale też widzę głęboko, że papież ma na sercu mocno, żeby tą relację między świeckimi a duchownymi znormalizować i żeby punktem odniesienia nie był podział właśnie na stadny w Kościele, ale tożsamość chrzcielna. Ona nam bardzo mocno wybrzmiewa jako punkt odniesienia także w Instrumentum Laboris. Wspomniałeś o Niemczech, ale jeśli chodzi o takie szczegółowe rzeczy, to większość biskupów niemieckich zgadza się z owymi działaczami świeckimi, więc ci lokalni działacze katolicy w Niemczech współodczuwają ze swoimi biskupami, z większością
To trzeba też uczciwie powiedzieć, że to nie jest tak, że Kościół niemiecki to jest Kościół, w którym świeccy chcą głębokich zmian, a biskupi współodczuwają z papieżem. Większość biskupów czasami jest bardziej radykalna niż świeccy. Tak, i ja tutaj mam też pewne wątpliwości właśnie, z czym oni współodczuwają ostatecznie wszyscy, prawda? To taki sarkazm trochę mój, ale ja patrzę bardzo krytycznie na ten proces niemiecki, mimo że nie twierdzę, że są tam same rzeczy trzeba było do potępienia, nie, absolutnie. Natomiast globalnie patrząc, mam ogromne ilość zastrzeżeń. Natomiast to mnie też jeszcze umacnia w takim przekonaniu, że to, co proponuje nam obecnie papież Franciszek i ten proces synodalny, który w Kościele mamy, jest zgoła inną rzeczywistością, w innym kierunku on podąża. I dlatego warto jakoś przyjąć go w otwartości, a nie w lęku i nie kalkować niepotrzebnie rozwiązań niemieckich, sugerując, że papież jest tym zafascynowany, zainspirowany, że pragnie to przenieść na Kościół powszechny. Otóż tak jak wyłania się ta propozycja synodalna, którą pewnie jakoś sprawdzać będziemy, w której będziemy uczestniczyć w październiku, to wydaje mi się, że jest to tak naprawdę cały czas konsekwentnie próba takiego uczenia Kościoła słuchania Ducha Świętego, pewnego stylu słuchania Ducha Świętego, który ten proces synodalny, także ten, który w Rzymie będziemy mieli przecież właśnie jako pewnego rodzaju finał, ma nas przybliżyć po prostu. Z drugiej strony, jak poczytamy pytania, tam są w Instrumentum Laboris, są fascynujące zupełnie pytania, na jakie mają odpowiadać uczestnicy synodu, aż chciałby się powiedzieć biskupi, ale to nie jest prawda. Także księża, także osoby świeckie, takie jak ty. To jest tam wiele pytań, które stawiają pytania duszpasterskie, które mogą się kojarzyć z drogą synodalną w Niemczech. To jest pytanie na przykład o miejsce osób homoseksualnych czy transseksualnych, transpłciowych w Kościele. To jest pytanie o to, czy biskupi potrafią do nich wystarczająco wychodzić. To jest pytanie o władzę w Kościele, bardzo fundamentalne pytanie, i o udział w nich świeckich. I oczywiście ja to zastrzegam, ja nie twierdzę, że papież chce takich samych odpowiedzi jak Niemcy. Tak. W ogóle nie o to chodzi. Ale pytania do pewnego stopnia są podobne, co może świadczyć o tym, że jednak i Kościół niemiecki, i Kościół w innych krajach europejskich, i nie tylko europejskich, bo powiedziałem o osobach transpłciowych czy homoseksualnych, ale Afrykańczycy zadali pytanie o to, jak wychodzić do osób żyjących w związkach poligamicznych. Z naszej perspektywy pytanie może zaskakujące, ale tam całkiem realne. No, nawraca się człowiek, który ma 5 żon i co? Oddalenie tych żon oznacza, że one, 4 z nich, przestaną mieć jakiekolwiek środki do życia. Więc trochę bywa tak, czego my nie rozumiemy, że tam nie ma dobrego rozwiązania, a afrykańscy biskupi to rozumieją. Więc jest ileś takich pytań, które pokazują, Kościół stoi wobec podobnych pytań, nawet jeśli udzielają jego członkowie różnych odpowiedzi. Tak, i dlatego właśnie to jest, ale skąd to się bierze? To nie bierze się z tego, że jakaś grupa niemieckich influencerów wpłynęła na papieża, prawda? Tylko do tego, że te pytania są realnie stawiane w społecznościach, w kościołach europejskich, w kościołach afrykańskich, w kościołach azjatyckich, i one po prostu wybrzmiały na tyle w procesie tego synodalnego rozeznawania, że one się przedostały, można powiedzieć, na tyle silnie były artykułowane, zostały zauważone i zostały wniesione w Instrumentum Laboris. Pamiętajmy, że Instrumentum Laboris to jest dokument, który jest dokumentem mającym w tle, w takim swoim horyzoncie, w takim backgroundzie, cały czas pozostałe dokumenty, z których jak gdyby się wyłania, prawda? Więc te pytania, które wybrzmiewają w tym dokumencie, ja dokładnie je słyszałem, przynajmniej częściowo, część z nich, w czasie mojego pobytu w Pradze na tym zgromadzeniu kontynentalnym. Nimi po prostu żyją kościoły, w związku z tym trudno, żeby one nie wybrzmiały w takim dokumencie. Kwestia tylko nie tyle, żeby one nie wybrzmiewały, bo nawet bardzo dobrze wybrzmiewałem, tylko kwestia, jak rozwiązać pewne trudności, które z jednej strony mają, poruszałem się takim, na takim cienkiej grani doktrynalnej, prawda, między ortodoksją a nieortodoksją, a z drugiej strony są artykułowane z potrzeby, konkretnej potrzeby duszpasterskiej. Więc to jest pytanie, którym trzeba się będzie mądrze zająć, i też jestem przekonany, że jakieś rozwiązanie, jakieś sugestie padną, ale ostatecznie, i to też bardzo mocno wybrzmiewa cały czas, decydować będzie papież o tym, jakie kierunki zmian i w jakim obszarze te zmiany powinny nastąpić.
Ale trochę to widzimy, znaczy mamy nowego strażnika ortodoksji, nie wiem, czy on by się chciał tak nazywać, ja to zastrzegam zawsze, mówi tak. Oczywiście o nowym prefekcie dykasterii nauki wiary, no i on na przykład mówi, no oczywiście nie będzie zmiany definicji małżeństwa, Kościół na to nie pójdzie, nie będzie błogosławieństwa par jednopłciowych na wzór jakiejś formy błogosławieństwa małżeństwa, ale mówi, ale równocześnie możemy sobie wyobrazić akt błogosławieństwa jakiegoś takiej pary, który by nie budował wrażenia, że to jest małżeństwo. Więc widzimy, że nawet no, strażnik ortodoksji, mianowany właśnie przez papieża Franciszka, mówi, pewne rzeczy, które mogły nam się wydawać niezmienne, mogą się zmienić. O, ja też jeszcze powiem tak trochę przez analogię. No przecież kiedy mieliśmy kardynała Ratzingera, który zostawał prefektem nauki kongregacji wiary, to tak naprawdę pamiętajmy, że mieliśmy kardynała z dość liberalną przeszłością, jeśli chodzi o poglądy. I on ale uczciwie rzecz biorąc, po 68 roku on zaczął już iść w kierunku bardziej konserwatywnym. No tak, rewolucja 68 roku zmieniła jego już i ten Ratzinger to już był inny Ratzinger niż ten ze sprowadzenia do chrześcijaństwa. Tak, ale ja chcę tylko powiedzieć, że bycie przy autorytecie papieża i bycie tak blisko przy magisterium eklezji, można powiedzieć, właściwie jego częścią, trochę, można powiedzieć tak, tonuje pewne wypowiedzi w trakcie, prawda? Więc ja myślę sobie, że tutaj nastąpi jednak pewnego rodzaju taka tonalizacja tych wypowiedzi, ale z drugiej strony, no my też musimy uczciwie powiedzieć, że to nie jest tak, że cała doktryna Kościoła A do Z jest niezmienna, no są w niej niezmienne pewne elementy, które nigdy zmieniać się nie mogą i są elementy, które podlegają zmianom. My to obserwujemy w procesie rozwoju doktryny Kościoła, kiedy pewne wypowiedzi Kościoła i nawet pewne encykliki, prawda, potem były, czy wypowiedzi z tych encyklik na przykład były potem modyfikowane, czy weryfikowane, czy ewoluowały. No, kwestia niewolnictwa, kwestia wolności słowa, prawda, to są rzeczy, które w Kościele, jeszcze jeśli poczytamy stare dokumenty i te nowe, to one wyglądają gdzieś inaczej. Nie dlatego, że Kościół sobie zaprzecza, tylko dlatego, że pewne aspekty podlegają no, najzwyczajniej rozwojowi. To, co dogmatyczne, niezmienne, pozostaje niezmienne, a to, co można powiedzieć pomiędzy tymi obszarami dogmatycznymi, to, co łączy się z jakąś interpretacją kościelnego prawa, czy kościelnych prawd, czy w obszarze wiary i moralności, są rzeczy, które no, podlegają pewnego rodzaju zmianom. Więc myślę sobie, że Kościół szuka dzisiaj takiej perspektywy wyjścia do świata, który cały czas generuje nowe problemy i musi uczciwie szukać odpowiedzi na te problemy, nawet jeśli nam wydają się one, nie wiem, sztuczne czy wydumane, to świat nimi żyje, trzeba się jakoś nimi zająć. Inaczej no, grozi nam sytuacja, w której będziemy funkcjonowali w syndromie takiej obrażonej twierdzy, no i trochę można powiedzieć w chwale, jak ostatni Mohikanie poginiemy z pieścią na ustach. No nie o to chyba chodzi panu Jusowi, nie o to chodzi, żeby teraz w Kościele z jednej strony dopuszczać się jakiejś, nie wiem, frywolnej zmiany wszystkiego, ale z drugiej strony nie chodzi o to, żeby się tak usztywnić, że nie dopuszczać żadnych zmian. Kościół musi znaleźć mądrą drogę, z jednej strony konserwując i dbając o to, co niezmienne, a z drugiej strony szukając mądrej przestrzeni rozwoju dla tego, co się zmieniać może. Jesteśmy dzisiaj w takim momencie, w którym musimy na nowo zastanowić się tak naprawdę, jak wyrażać pewne fundamentalne prawdy w Kościele dotyczące człowieka na przykład, prawda? No przecież jeśli będziemy dalej mówić o człowieku jako o duszy i o ciele, no to można powiedzieć w naszym wewnętrznym kościelnym języku będziemy rozumieli, o co chodzi, ale świat przestaje nas zrozumieć, bo dla świata pytanie, co to jest dusza, to jest pytanie, prawda, dzisiaj, które, znaczy samo pojęcie duszy jest niezrozumiałe. A więc ja tylko podaję przykład tego, że my musimy szukać jakiegoś sposobu docierania z tym, co jest elementem naszej doktryny czy naszej wiary do świata i przekładania tego na język zrozumiały dla świata, ale jednocześnie do przekładania tego na język pewnej jednak duszpasterskiej praktyki, która będzie tą Ewangelię światu zbliżała. Nie chciałbym tutaj jakoś wchodzić w jakieś wielkie filozoficzne rozmowy, ale to jest bardzo ciekawy temat, dusza i ciało. Bo można powiedzieć, chrześcijaństwo wpłynęła jednak bardzo substancjalistyczna, najpierw grecka, a potem kartezjańska doktryna, która wydaje się z biblijnym postrzeganiem duszy. W Biblii też mamy duszę, ale ma niewiele wspólnego. Znaczy ta dusza biblijna jest jednak dużo trudniejsza do oddzielenia od cielesności. Pięknie pokazuje Claude Tresmontant w eseju o myśli hebrajskiej. Jest dużo trudniejsza do oddzielenia niż to, jak my ją teraz postrzegamy. Powiedziałbym dużo bardziej platońsko i to wcale nie musiało być korzystne. Dzisiaj z perspektywy tego, co nam mówi współczesna nauka, widzimy, że to już nie jest korzystne.
Znaczy, że bardziej prawdopodobnie adekwatny jest język czy styl rozumienia duszy w takim klasycznym, biblijnym tego słowa znaczeniu, ten trudniejszy do oddzielenia od ciała, niż ten, który mamy w kontekście właśnie tej myśli pokartezjańskiej i konsekwencji w kulturze europejskiej. To jest bardzo ciekawy temat do rozmowy. Pewnie synod nie tym się będzie zajmował, ale jest to chyba pewna taka myśl, która nam powinna prześwietlić, że tak w tym, jak i w innych obszarach, no to my będziemy musieli zmierzyć się z takimi wyzwaniami, które niesie współczesny świat i nauka. No i albo przyjmiemy trochę taką perspektywę, która kiedyś była w Kościele testowana i na szczęście się nie przyjęła, to znaczy drżeć i trzymać się od tego z daleka i żyć we własnym świecie, szukać własnych pojęć dla siebie zrozumiałych, bo wierzyć to niedorzeczność. No albo jednak pójdziemy w kierunku próby zrozumienia tego Kościoła, czy zaproponowania tego Kościoła światu w sposób bardziej dla niego zrozumiały i przystępny. No i chyba też temu ma służyć synod, żeby jednak do tego świata docierać, a nie przed nim uciekać. Na koniec jeszcze nie będziemy wchodzić. To jest oczywiście fascynująca debata i może do niej wrócimy, o cielesność i duchowość, ale zadam ci pytanie, z czym ty jedziesz? Co jest takim twoim tematem, który ci leży szczególnie na sercu? Znowuż posługujemy się teraz językiem oczywiście analogicznym czy metaforycznym, a nie prawdziwym, ale z czym jedziesz? Znaczy, co jest jakby takim twoim tematem, który chciałbyś, który czujesz, że Duch Święty ci podpowiada na ten synod? Dla mnie jest kilka takich tematów, na pewno dla mnie istotnych, ale jeden z nich, ten, który jakoś mocno mi świeci, to jest pytanie o to, jak z jednej strony skutecznie ewangelizować, czyli jak docierać z Ewangelią do świata, który tak błyskawicznie się w jakimś sensie pozbywa, ale myślę sobie nawet nie tyle, jak znaleźć sposoby zatrzymania tego eksodusu z Kościoła, co bardziej jak uruchomić mechanizmy przywracania tych ludzi do Kościoła. Czy to jest jakaś taka moja myśl, jakie kroki powinien podjąć Kościół, żeby już nawet nie tyle zatrzymywać tych, którzy odchodzą, co pomóc wracać tym, którzy w jakimś sensie już bądź za chwilę do powrotu będą gotowi, bo poza tym Kościołem nie znajdą być może tego, czego szukali, odchodząc z niego. Więc to jest pierwsza taka myśl, która mi gdzieś mocno przyświeca, to znaczy ten problem nowych metod, nowych narzędzi ewangelizacji. A druga sprawa, wiadomo, że jest pytanie o małżeństwo, o jego z jednej strony zabezpieczanie, a z drugiej strony o taką troskę o wszystkie te osoby, które nie są w stanie mieścić się w tej formule małżeństwa, w której powinny się mieścić, bo życie tak się poukładało. Jak zatroszczyć osoby żyjące w wioskach niesakramentalnych, co im proponować dzisiaj, prawda, jako Kościół, co im możemy dać, jakich możemy na nowo z Kościołem spotkać jakoś. To jest też pytanie o to, jak pracować indywidualnie z ludźmi, którzy no właśnie czują się gdzieś na obrzeżach Kościoła, bądź czują się zranieni czy skrzywdzeni w tym Kościele, bądź też nie potrafią się w nim odnaleźć z różnych względów, jaką indywidualną postać takiej pracy czy towarzyszenia im odnaleźć. Więc mam wiele takich pytań, ale jakoś ta troska o człowieka i docieranie do niego to jest taki temat, który mi na sercu mocno leży i ogromnie bym się cieszył, gdyby on stanął gdzieś w takim punkcie centralnym sądalnych rozmów. Bardzo ci dziękuję, profesor Aleksander Bańka, filozof, Uniwersytet Śląski, lider wspólnoty, także no, dziś przede wszystkim jako uczestnik świecki, uczestnik synodu, tej sesji generalnej, plenarnej synodu o synodalności. Bardzo dziękuję ci za tą rozmowę i oczywiście życzę dużo światła Ducha Świętego na ten czas. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Watykan zmienia stanowisko w sprawie związków osób tej samej płci, oznajmiły niemal jednym głosem media liberalne i konserwatywne. Jedne opatrzyły to nagłówkami: szok, dramat, tragedia, inne pochwaliły zmianę.
i jedna, i druga strona jednak nie mówi prawdy. Wypowiedzi nowego prefekta dykasterii nauki wiary nie zawierają w sobie zapowiedzi radykalnej zmiany. Arcybiskup Victor Manuel Fernandez, nowy stróż ortodoksji, choć on sam pewnie nie chciałby być tak nazywanym, mówi jedynie o tym, że Kościół staje wobec nowych wyzwań, głębszego zrozumienia ludzkiej seksualności i musi jakoś na te wyzwania odpowiadać. W żadnym razie nie oznacza to jednak jego zdaniem zmianę stanowiska wobec małżeństwa, które w nauczaniu Kościoła pozostaje niezmiennie związkiem kobiety i mężczyzny. Termin małżeństwo, podkreślił arcybiskup Fernandez, w ścisłym tego słowa znaczeniu oznacza jedynie trwały związek mężczyzny i kobiety, którzy w tej różnicy płci są zdolni do rodzenia nowego życia. Nie ma niczego, co można by do tego porównać, mówił arcybiskup, a używanie tej nazwy do wyrażania czegoś innego nie jest dobre ani poprawne, wskazał. Te słowa jasno sygnalizują, że nie będzie na tym etapie akceptacji Kościoła dla zmiany definicji małżeństwa. Ta sprawa jest rozstrzygnięta, a katolickie rozumienie Biblii i tradycji nie pozwala na zmianę. Wbrew szumnym obwieszczeniom, nowy prefekt wcale nie zgodził się także na błogosławienie związków osób tej samej płci. Arcybiskup mówił tak: jednocześnie sądzę, że należy unikać gestów lub działań, które mogą wyrażać coś innego. Dlatego uważam, że należy zachować jak największą ostrożność, aby uniknąć obrzędów lub błogosławieństw, które mogą podsycać to zamieszanie, mówił. Co to oznacza? W największym skrócie tyle, że jeśli błogosławieństwo pary jednopłciowej może sprawiać wrażenie udzielania czegoś na kształt małżeństwa, to nie może ono zostać zaakceptowane z punktu widzenia Kościoła. Wyjątek jest możliwy jedynie wówczas, gdy, jak wskazywał nowy prefekt, błogosławieństwo jest udzielane w taki sposób, aby nie powodować takiego zamieszania. Należy je wtedy przeanalizować i potwierdzić. Jak widać, istnieje punkt, w którym opuszczamy dyskusję ściśle teologiczną i przechodzimy do kwestii bardziej roztropnościowej, czy też dyscyplinarnej, powiedział arcybiskup Victor Manuel Fernandez. Co może to oznaczać w praktyce? Taką formę błogosławieństwa, która będzie towarzyszeniem z modlitwą osobom w sytuacjach z katolickiego punktu widzenia nieuregulowanych, ale jednocześnie bez stwarzania wrażenia, że Kościół uznaje związki osób tej samej płci. Można oczywiście powiedzieć, i to właśnie mówią najbardziej radykalni krytycy prefekta czy samej zmiany, że to strategia salami czy też gotowania żaby i że od takich ostrożnych wypowiedzi wszystko się zaczyna. Tyle, że Kościół, zachowując swoją naukę, nie może nie odpowiadać na zmiany społeczne, nie może pozostawać obojętny wobec własnych wiernych, którzy są homoseksualni i chcą realizować swoje aspiracje życiowe zgodnie z obowiązującym świeckim prawem. Taka zmiana zaszła wcześniej w odniesieniu do osób rozwiedzionych w nowych związkach. Kościół przez setki lat nie akceptował rozwodów, a osoby rozwiedzione uznawał za pozostające z własnej woli poza Kościołem, wykluczone z niego. To jednak, i to za sprawą Jana Pawła II, się zmieniło, gdy w Familiaris Consortio papież z Polski pozwolił, by osoby rozwiedzione w nowych związkach, o ile zdecydują się na życie we wstrzemięźliwości seksualnej, mogły przystępować do Komunii Świętej. Franciszek poszedł jeszcze dalej i pozwolił na to, by do Komunii Świętej przystępowały po rozeznaniu osoby w związkach, nowych związkach, które na wstrzemięźliwość się nie zdecydowały. Czy jest to zmiana? Jest. Czy jednak ma ona wymiar duszpasterski? Tak, bo Kościół nadal nie akceptuje rozwodów, czyli doktryna nie została zmieniona. I wiele wskazuje na to, że podobnie będzie w przypadku związków osób tej samej płci. Kościół duszpastersko przyjmie do wiadomości, że one istnieją, a jednocześnie będzie próbował zachować teologię małżeństwa. Czy zakończy się to powodzeniem? To, jeśli obserwuje się tempo zmian w Kościele w innych kwestiach związanych z moralnością, choćby z karą śmierci, nie musi być wcale oczywiste. Wierzymy, że w tych trudnych dniach zapisujemy kolejne ważne karty w Księdze Pojednania, tak abyśmy potrafili ułożyć naszą wspólną przyszłość, jak wolni z wolnymi i równi z równymi, napisali w swoim orędziu arcybiskupi Światosław Szewczuk, metropolita kijowsko-halicki, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, i arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Oświadczenie to pojawiło się w 80. rocznicę rzezi
Wołyńskiej. Obaj hierarchowie napisali tak: historia relacji między narodem polskim i ukraińskim jest pełna pięknych, dobrych i heroicznych czynów, ale niestety także trudnych i dramatycznych wydarzeń. Oba narody przyjęły chrzest w podobnym czasie, choć czerpiąc z innej chrześcijańskiej tradycji, jeden z bizantyjskiej, a drugi z łacińskiej. Działo się to jeszcze w ramach jednego, niepodzielonego kościoła, napisali arcybiskupi. Niestety, koniec XX wieku nie był dla naszej części Europy równoznaczny z końcem epoki zbrodni i czystek etnicznych, aż po próby odmowy konkretnym narodom prawa do istnienia. Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie, rozpoczęta w 2014 roku, która przybrała obecnie formę pełnoskalowej wojny, uświadamia nam na nowo, że pojednanie między naszymi narodami i współpraca wolnej Polski z wolną Ukrainą stanowią niezbędne warunki pokoju w naszej części Europy. W przeciwnym przypadku rozgrywającym zawsze będzie ten trzeci, napisali arcybiskupi Gondęcki i Szewczuk. Pojednanie nie jest łatwym procesem. Wymaga wzniesienia się ponad zwykłą miarę sprawiedliwości, zwłaszcza ze strony tego, który w większym stopniu, często w sposób uzasadniony, czuje się ofiarą. Napisali arcybiskupi. Gdy użyta przez polskich biskupów w liście do biskupów niemieckich w 1965 roku formuła „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie” wzbudziła sprzeciw części polskich katolików, episkopat polski w liście do wiernych pisał tak: nie ma ludzi niewinnych. Jesteśmy przekonani, że gdyby nawet tylko jeden Polak okazał się człowiekiem niegodnym, gdyby nawet tylko jeden w ciągu historii popełnił czyn niegodny, już mielibyśmy powód do wyrażenia „przepraszamy”, jeśli chcemy być narodem ludzi szlachetnych i wielkodusznych, narodem lepszej przeszłości. Zacytowali słowo biskupów polskich o listach do episkopatów na temat milenium dwaj hierarchowie Polski i ukraiński. A dalej mówili tak i pisali tak: w dziele pojednania nie chodzi o to, by zapomnieć, ale by przezwyciężyć zło z przeszłości tak, by dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy byli gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli. Napisali i wezwali historyków do uczciwych, głębokich, mądrych badań. Była także mowa w tym orędziu o różnicy między przebaczeniem a pojednaniem. Przebaczenie uprzedza pojednanie. Przebaczenie ma charakter doświadczenia wewnętrznego. Dokonuje się ono w głębi serca i nie zależy od bliźniego. W pojednaniu natomiast konieczne jest zaangażowanie wszystkich stron uwikłanych w konflikt. Może być ono budowane dopiero we wzajemnej wymianie przebaczenia. Pojednanie może być budowane tylko na prawdzie i na sprawiedliwości, napisali. I w ten list warto się naprawdę wczytać, warto się z nim zmierzyć, bo to jest mądre słowo dotyczące trudnej historii Polski i Ukrainy, kościołów katolickich obrządku łacińskiego i bizantyjsko-ukraińskiego. A teraz czas na kolejną rozmowę. O rocznicy Wołynia, rachunku krzywdy i wielu innych sprawach rozmawiać będę z doktorem Łukaszem Adamskim, historykiem, wicedyrektorem Centrum imienia Mieroszewskiego. A moim Państwa gościem jest dr Łukasz Adamski, historyk, wicedyrektor Centrum imienia Mieroszewskiego, specjalista od spraw ukraińskich. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. A porozmawiamy o tym, jak w Ukrainie myśli się, mówi o zbrodni wołyńskiej, o ukraińskiej powstańczej armii, a także o tym wszystkim, co dla Polaków jest dość oczywiste, jeśli mają o tym wiedzę, a dla Ukraińców bardzo różnie. Wszystko to oczywiście w kontekście 80. rocznicy Krwawej Niedzieli, czyli początku, czy apogeum, może lepiej powiedzieć, tych wydarzeń, które nie ulega wątpliwości z polskiej, chyba też po prostu obiektywnej pozycji były ludobójstwem, ale chyba nie są tak postrzegane przez samych Ukraińców. Więc ja może zacznę od takiego pytania, panie doktorze. Jak jest postrzegany i czy w ogóle jest jakoś postrzegany w tej chwili temat zbrodni wołyńskiej wśród Ukraińców? Jest pewna świadomość, ale jest pewna świadomość tego, czym była rzeź wołyńska. Według badań socjologicznych przeprowadzonych w sierpniu zeszłego roku
około 15% Ukraińców deklaruje, że dobrze wie, co się wówczas stało na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, a 60% powiedziało, że coś tam słyszało, ale za dużej wiedzy nie ma. No ale te 15% Ukraińców deklaruje, że wie, co się stało, z tym, że tak naprawdę jedynie 5% respondentów odpowiedziało, że była to zaplanowana z premedytacją i realizowana czystka etniczna, która pod względem prawnym spełnia oczywiście kryterium zbrodni ludobójstwa, więc tak naprawdę większość Ukraińców wie, że jest jakiś problem w relacjach z Polską, wiążący się z Wołyniem. Z powodów takich psychologicznych najłatwiej im uwierzyć w narrację symetrystyczną, czyli taką, że Polacy zabijali Ukraińców, Ukraińcy zabijali Polaków, więc najlepiej puśćmy to w niepamięć, wybaczmy sobie i żyjmy dalej jak bracia i siostry w dniu lepszego jutra, bez nazywania sprawców po imieniu. Natomiast na pewno nie jest to temat tak ważny jak w Polsce. Ja tutaj może odwołam się do całkiem niedawnego osobistego doświadczenia, ale ja wczoraj dopiero wróciłem z Ukrainy. Byłem tam przez ostatnie 2 tygodnie i w zeszły piątek, kiedy w Warszawie zwierzchnik Kościoła grecko-katolickiego, arcybiskup Szewczuk i przewodniczący konferencji Episkopatu Polskiego, arcybiskup Gądecki, podpisali takie wspólne orędzie. Zadzwonił do mnie bardzo znany polski dziennikarz i pyta się: Łukasz, a powiedz, jak Ukraińcy to odebrali? Co się mówi o tym orędziu? Jak oni to odbierają? Czy jest to na Ukrainie postrzegane jako istotny krok w rozwiązaniu problemu? Ja mówię, prawie nikt o tym nie słyszał, a przeciętni Ukraińcy to już na pewno, którzy się polityką nie interesują, nie czytają informacji politycznych, bo zrozum. Jest to społeczeństwo, które myśli głównie o wojnie, gdzie ponad 60% osób deklaruje, że ktoś z ich rodziny zginął lub został ranny na wojnie, a wręcz 80% twierdzi, że ktoś z rodziny lub przyjaciół zginął lub został ranny na wojnie. To są ludzie, którzy kiedy idą spać, nie mają pewności, że się obudzą we własnym łóżku, bo może na nich spaść rakieta rosyjska, tak jak to się stało w zeszłym tygodniu we Lwowie. To są ludzie, którzy często są rozdzieleni rodzinnie, bo kobiety z dziećmi wyjechały za granicę. Według badań wręcz 8 milionów Ukraińców opuściło swój kraj z obawy przed działaniami wojennymi, a oczywiście bardzo wielu mężczyzn zostało zmobilizowanych na front. No więc to są też ludzie, którzy ledwo wiążą koniec z końcami, bo oczywiście wojna nie sprzyja w żaden sposób rozwojowi gospodarki. To są ludzie, którzy muszą przezwyciężyć też traumę wywołaną przez wojnę. No i w tej sytuacji polskie oczekiwania, a ja to słyszałem nie tylko od mojego tego znajomego dziennikarza, a od wielu innych, że Ukraińcy w tym momencie zaczną debatować na temat odpowiedzialności UPA za mordy, które się odbyły 80 lat temu, no to jest, bym powiedział, taki przejaw wysokiej niewiedzy o Ukrainie i niezdolności do zrozumienia położenia ludzi, którzy są w kraju objętym działaniami wojennymi. No tak, panie doktorze, ale wcześniej tej chęci również specjalnie nie było. Czy to trochę nie jest tak, że to jest młody naród, naród z bardzo trudną historią i naród, który trochę podobnie jak Polacy, dodajmy trochę tak samo jak Rosjanie, tylko Rosjanie mają do tego jeszcze mniej prawa, chciałby się postrzegać głównie jako ofiara, głównie jako przedmiot przemocy innych, a niechętnie patrzy się na siebie jako na naród, jako na wspólnotę, który sam dokonywał straszliwych aktów przemocy wobec innych. Dodajmy, że oczywiście to tylko część tego narodu i tylko w niektórych miejscach historia Ukrainy jest jeszcze bardziej skomplikowana i te podziały są jeszcze głębsze. No ale czy to trochę nie wynika właśnie też z takiej, nie wiem, czy to jest środkowoeuropejskie, czy w ogóle jest takie jakieś myślenie, takiego przekonania, że to tylko my jesteśmy ofiarami. Czy na pewno państwo ukraińskie i ukraińskie elity polityczne oraz intelektualne ponoszą odpowiedzialność za to, że
lekceważyły, bagatelizowały problem rzezi wołyńskiej przez ostatnich wręcz 30 lat, a już w szczególności to się rozpoczęło mocno za czasów prezydentury Wiktora Juszczenki i było kontynuowane to lekceważenie polskich odczuć, polskiej wrażliwości i niechęć do podjęcia tematów rozliczeń Ukrainy z dziedzictwem zachodnioukraińskiego nacjonalizmu. Te wszystkie tematy w największym stopniu i najbardziej negatywnie przejawiły się za prezydentury Poroszenki. Więc powiedziawszy to muszę też powiedzieć, że jest oczywiście rzeczą naturalną, iż narody, społeczeństwa za bardzo nie chcą przyznawać się do mrocznych kart historii. To nie wiem, czy to jest środkowoeuropejskie, bo i Rosjanie też, którzy bynajmniej w Europie Środkowej nie są ulokowani, naród rosyjski też ma z tym problemy, ale ja bym powiedział, to chyba uniwersalne. Wspomniałem o Rosjanach, tak, bo to Rosjanie, to z polskiej perspektywy jest kompletnie kuriozalne, ale Rosjanie również uważają się za naród, który nigdy nie rozpoczynał wojen agresywnych, zawsze się bronili i co więcej, zawsze byli ofiarami. No bo to jest tak naprawdę bardzo uniwersalne zjawisko, że dążymy do tego, aby się samo usprawiedliwiać. A przepraszam, a czy jeśli nie mówimy o winach zbiorowych narodów, tak, czy odpowiedzialności państw za przestępstwa, za zbrodnie, ale jeśli po prostu mówimy o własnej odpowiedzialności jako nie wiem, jako obywateli, jako chrześcijan, to czy my chętnie chodzimy do spowiedzi i mówimy, po prostu bijemy się w piersi, mówimy, co myśmy źle zrobili. No, pokonujemy pewne opory, więc to jest to psychologicznie trudne, ale na pewno to jest konieczne i to jest, bym powiedział, świadectwo dojrzałości kultury politycznej, a także dojrzałość danego państwa i dojrzałości jego elit, jeśli są w stanie uporać się z mrocznymi kartami historii. Łatwiej oczywiście robić to narodom, które są bogate, które nie są tak wrażliwe na punkcie historii, znaczy mam na myśli to, że historia nie odgrywa takiej roli dla kształtowania dyskursu politycznego, czyli które są, bym powiedział, takie bardziej pragmatyczne. No na przykład, no nie wiem, myślę, że paradoksalnie zbrodnie, które były popełniane przez mocarstwa kolonialne, czy też zwłaszcza zbrodnie III Rzeszy, no właśnie dlatego stosunkowo łatwo do tego się narody zachodnioeuropejskie przyznają, bo wiedzą, że zyskają na tym tylko politycznie, że nie będzie to problem dla ich położenia wewnętrznego, dla ich dyskursu wewnętrznego i czują się po prostu pewne siebie. Panie doktorze, ale żeby trochę, nie chcę tutaj polemizować, ale Austria jest przykładem odwrotnym, jest bogatym społeczeństwem, bezpiecznym społeczeństwem. W odróżnieniu od Niemiec ona się nie rozliczyła z własnych zbrodni, a przecież no nawet w Auschwitz liczba Austriaków, no nie było wtedy Austrii, ale jednak ludzi z Austrii, którzy dobrowolnie służyli w oddziałach SS, była procentowo ogromna. Tak, to prawda i to jest właśnie świadectwo tego, że austriacka kultura polityczna, no bym powiedział, nie jest dojrzała. I to, co ja mówiłem, to oczywiście ja nie chcę generalizować. Na pewno znajdziemy przykłady, które potwierdzą też tezę odwrotną, ale tak mi się wydaje, że ogólnie im społeczeństwo jest bogatsze i czuje się pewniej siebie, tym łatwiej jest mu mówić też o zbrodniach, które były dokonane w przeszłości. A jeśli społeczeństwo, jeśli jakiś naród ma przekonanie, że jego los, egzystencja jest zagrożona, jeśli jest tak, jak pan redaktor powiedział na samym początku, narodem stosunkowo młodym, no bo to można powiedzieć, że oczywiście każdy naród chce być jak najstarszy, ale no sine ira et studio, czyli bez jakichś uprzedzeń, i można stwierdzić, że są wspólnoty, które się ukształtowały jako narody wcześniej, a są takie, które się ukształtowały później. I narodów proszę nie mylić z grupami etnicznymi. No więc jaki taki naród jest stosunkowo młody, który dysponuje swoją państwowością raptem 30 lat,
no to i którym miał różnego rodzaju problemy te wewnętrzne, no to, to ja mogę, mogę tutaj dużo jakby argumentów, które w jakiś sposób przedstawić, argumentów, które w jakiś sposób może wytłumaczą Polakom, dlaczego Ukraińcy mają takie problemy, ale, ale to nie powinno też usprawiedliwiać, to nie powinno usprawiedliwiać państwa ukraińskiego za te zaniedbania i na pewno nie jest wytłumaczeniem, dlaczego tak długo bagatelizowano odczucia polskie. Natomiast na pewno w czasie wojny to jest zły czas na rozliczenia z przeszłością i wojna nie sprzyja wszelkim takim krytycznym dyskusjom, które mogą podzielić wewnętrznie i wywołać wewnętrzne napięcia w jakimś narodzie. Wspomniał pan o symetryzmie. To jest też taki element, który dla części Polaków jest niezrozumiały. Na czym ma polegać ten symetryzm? Rozumiem, że chodzi o późniejsze akcje odwetowe, reakcje na zbrodnie na Wołyniu. To jest przedstawiane jako ten element, myśmy zabijali was, a wy nas. Znaczy symetryzm polega na tym, że w interpretacjach rzezi wołyńskiej unika się uznania Polaków za ofiary, a strony, która reprezentuje, znaczy tam, czy sił, które reprezentują, są kojarzone z Ukrainą, tak jak UPA za sprawców, tylko stara się przedstawić te mordy i wydarzenia w taki sposób, żeby odpowiedzialność była mniej więcej równo rozłożona po polskiej i powiedzmy i ukraińskiej stronie konfliktu. I to może być oczywiście uznanie, że tak jak to głosił od lat na przykład Wołodymyr Wiatrowy, czy też inni mniej znani, ale o poglądach wręcz bardziej radykalnych ukraińscy historycy, to czyli, że doszło do wzajemnych mordów polskiego i ukraińskiego podziemia, wywołanych i poprzez wrogość i resentyment, efekt polityki II Rzeczypospolitej i warunki wojenne, okupacja sowiecka, niemiecka. No i w trakcie tych starć, tej wojny lokalnej polskiego i ukraińskiego podziemia, niestety ofiarą padła też ludność cywilna. No i powinniśmy sobie wybaczyć, i to jest jakby jedna wizja, wersja symetryzmu, reprezentowana przez historyka i przez środowiska narodowe, czy też wręcz nacjonalistyczne. Ale jest też druga wersja symetryzmu, którą na przykład starają się promować ukraińskie środowiska liberalne i tutaj choćby wspomnę, czy może mieniące się liberałami, choćby wspomnę Jarosława Hrycaka, który na przykład 20 lat temu potrafił powiedzieć jasno, że była to czystka etniczna, którą dokonała UPA, natomiast w ostatniej swojej książce Globalna historia Ukrainy, która się ukazała tuż przed wojną, którą miałem okazję niedawno przeczytać, tam już jest wizja zgoła inna. Otóż tak, UPA mordowała Polaków, ale Polacy mordowali Ukraińców. UPA tak, dokonała zbrodni ludobójstwa przeciwko Polakom, ale polski odwet miał też charakter ludobójstwa, w związku z tym mamy do czynienia z pewnego rodzaju podwójnym ludobójstwem. Więc znowu tutaj mamy do czynienia z symetryzmem, bo odpowiedzialność mordowanych polskich chłopów jest zrównywana z odpowiedzialnością sprawców i odpowiedzialność czy też mordy popełnione w afekcie, wbrew rozkazom naczelnych władz polskiego podziemia, są zestawiane bez komentarza z mordami, które były zaplanowane i które były dokonane ze szczególną premedytacją. Więc no, ta interpretacja symetrystyczna dominuje na Ukrainie, ale powoli, ja bym powiedział, chyba przebija się ostrożnie jednak przekonanie, że UPA bardziej zawiniła, iż w ogóle to UPA odpowiada, a nie Zielone Ludziki za Wołyń. I tutaj mam na myśli choćby komentarze ukraińskich mediów, które się przedwczoraj i dzisiaj ukazywały, mówiące o Wołyniu, gdzie już nie jest ta teoria symetrystyczna tak powszechna, jak jeszcze za czasów Poroszenki. I chyba narasta w ukraińskich elitach świadomość problemu, co nie znaczy, że jeszcze jednocześnie narasta gotowość do spełnienia polskich oczekiwań, ale świadomość problemu chyba powoli narasta. To przejdźmy teraz do ukraińskiej powstańczej armii. Ona także w Ukrainie jest zupełnie inaczej postrzegana niż w Polsce. W Polsce jest postrzegana, to nie jest nic zaskakującego, przez pryzmat straszliwej zbrodni ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Natomiast rozumiem, że Ukraińcy postrzegają ją bardzo często jako siłę walczącą z Sowietami, czyli jako siłę, która walczyła o ich niepodległość.
jeśli popatrzy się na badania ukraińskiej opinii publicznej, to widać przeogromną różnicę w stosunku do UPA, która narosła w ciągu ostatnich 10 lat. Jeszcze za czasów Janukowycza większość Ukraińców UPA była niechętna, a teraz dla większości Ukraińców UPA jest siłą walczącą o niepodległość Ukrainy z Sowietami, broniącą ludność zachodniej Ukrainy przed sowietyzacją i więc takim symbolem najświeższego i najbardziej radykalnego oporu przeciwko Moskwie w XX wieku, no w okresie poprzedzającym powstanie niepodległego państwa ukraińskiego. Więc ta różnica jest ogromna. A jeśli różnica rzędu kilkudziesięciu punktów procentowych powstała w ciągu raptem 10 lat, czyli w krótkim okresie, to można też założyć, że wiedza o działaniach UPA była płytka i jest płytka. A w związku z tym Ukraińcy wówczas podlegali wpływowi propagandy sowieckiej, a obecnie są pod wpływami propagandy, bym powiedział, neo-OUN-owskiej. To jest może trudny wyraz, ale jakby pogrobowców organizacji ukraińskich nacjonalistów, bo to oni przecież w latach 40. zaczęli usprawiedliwiać rzeź wołyńską i po rozbiciu przez Sowietów resztek ukraińskiej armii powstańczej w latach 50. No przecież to ich działacze wyemigrowali na zachód i tam tworzyli podstawy mitu UPA, który najpierw był właśnie w ukraińskiej diasporze i w jakiejś mierze w podziemiu na Ukrainie Zachodniej, a potem po 91 roku zaczął stopniowo ogarniać Wołyń, a wreszcie ukraińskie prowincje centralne. No i ta różnica jest właśnie w stosunku do Polaków podstawowa, bo Ukraińcy, tak jak powiedziałem, uważają, że UPA to jest siła, która ich broniła przed Sowietami, która walczyła za niepodległość Ukrainy. Owszem, mogła popełniać jakieś zbrodnie, ale no to jednak byli bohaterowie, a bohaterów bez skazy prawie nie ma. A z kolei w polskim dyskursie jest ogromna wiedza o zbrodniach UPA, natomiast nie ma specjalnej chyba wiedzy, chociaż to się też zmienia powoli, na temat powodu, dlaczego Ukraińcy inaczej patrzą na UPA i dlaczego właśnie pewne tradycje, symbole związane z UPA, no choćby hymn Wojska Ukraińskiego, który od kilka lat temu został zaprowadzony, albo to zawołanie chwała Ukrainie, bohaterom chwała, tak dlaczego te symbole mają korzenie związane z UPA albo z OUN, czyli tą organizacją ukraińskich nacjonalistów, będąca takim politycznym parasolem i kierownictwem politycznym UPA. Czyli rozumiem, że oni trochę patrzą się na UPA jak my na nasze podziemie, to niepodległościowe po roku 46-45. No, gdyby tylko tak, ale gdyby Ukraińcy rozumieli, że w Polsce na przykład były narodowe siły zbrojne, które też przecież miały jakieś zbrodnie przeciwko mniejszościom narodowym na sumieniu, ale ze strony Ukraińców bardzo często słyszy się argument inny, że no wyście mieli AK, a my mieliśmy UPA. No i wtedy trzeba im tłumaczyć, bo to jest argument szczery, on jest wypowiadany nie po to, żeby Polaków zirytować, ale po to, żeby właśnie pokazać, że były dwa narody, które miały pod ziemię walczącą o niepodległość. No mieliśmy obiektywny konflikt o ziemię, ale podajmy sobie ręce, bo mamy wspólnego wroga, a w ogóle to chcemy się przyjaźnić i współpracować. No problem polega na tym, że oddziały AK, niektóre, tak, zabijały Ukraińców, to w ramach mordów odwetowych, tylko że to było dokonane właśnie w innych okolicznościach, to znaczy w przekonaniu, że tylko tak radykalne środki mogą powstrzymać mordy, albo w ogóle w afekcie, bo przecież to byli ludzie, którzy często pochodzili z tamtych stron i których bliźni byli, przepraszam, których rodziny były pomordowane. No i na pewno te rozkazy, nawet jeśli były w jakiejś mierze te zbrodnie tolerowane na szczeblu lokalnym, chociaż i tam różnie bywało, do zbrodni dochodziło zwłaszcza na obszarze obecnej wschodniej Polski, no to na pewno nie było żadnego rozkazu ze strony kierownictwa polskiego podziemia, już o rządzie nie mówiąc, aby mordować Ukraińców.
No na Ukrainie właśnie były takie rozkazy. Mamy przynajmniej w odniesieniu do Galicji rozkaz Szuchewycza, naczelnego dowódcy UPA. Mamy takie przypuszczenia, że był podobny rozkaz, albo nawet jeszcze bardziej radykalny, wydany w odniesieniu do Wołynia. My go wciąż nie mamy, ale okoliczności przeprowadzenia napaści na polskie wsi wskazują, że te akcje były skoordynowane i zaplanowane. A czasem wręcz w niektórych sprawozdaniach UPA była mowa o antypolskiej akcji, która została przeprowadzona w sposób nieudany. To jest taki dokument, który znalazł kilka lat temu profesor Motyka. No i na pewno w Polsce zbrodniarzom nie stawia się pomników, nie nazywa się imionami i nazwiskami dowódców oddziałów, które popełniały te zbrodnie w ramach akcji odwetowych. Tych ludzi nie czyni się patronami ulic, a na Ukrainie tak to jest. W związku z tym te porównania UPA i AK są niedopuszczalne. Także też dlatego, że AK była legalną częścią polskich sił zbrojnych w czasie II wojny światowej. Podlegała demokratycznemu rządowi. Tam walczyli żołnierze, którzy mieli różnego rodzaju poglądy, a UPA można bardziej porównać do takiej bojówki partyjnej, nacjonalistycznej. Ale niemniej tak Ukraińcy uważają, także AK to był polski odpowiednik UPA. Jeszcze zapytam się o inny element, no troszeczkę z innego okresu, ale także II wojny światowej, czyli o SS Galicjen. Jak sami Ukraińcy na tą formację spoglądają? No tutaj nie ma heroizacji na szczeblu państwowym, jak już to może na szczeblu lokalnym. I nawet wśród nacjonalistów ukraińskich stosunek jest podzielony do tej formacji i do sensu jakby promowania SS Galicjen na szczeblu państwowym jako przykładu formacji walczącej o niepodległość Ukrainy, właśnie dlatego, że wszyscy sobie zdają sprawę, że była to formalnie rzecz biorąc część niemieckich sił zbrojnych, tak? I zabójcze byłoby dla wizerunku Ukrainy, gdyby świat dowiedział się, że na przykład bojownicy czy też żołnierze z SS Galicjen są uznani w prawodawstwie ukraińskim za bohaterów walki o niepodległość. Dlatego SS Galicjen tam nie ma. I dlatego w odróżnieniu od UPA ustawa o uhonorowaniu bohaterów ukraińskich walk o niepodległość nie wspomina o SS Galicjen, natomiast są podejmowane takie próby, aby pewnych działaczy tak upamiętnić na przykład. No i to tutaj są zdania nawet społeczności zachodnioukraińskiej i nawet nacjonalistów na tym tle podzielone. No bo wszyscy rozumieją, tak jak powiedziałem, że z marką SS to się za dużo nie ugra i za daleko nie zajdzie. Bo teraz przejdźmy w ogóle do historii niełatwej ukraińsko-polskiej, czy wcześniej rusko-polskiej. To jest historia, no, Ukraińcy powiedzą, wielowiekowego zniewolenia przez stronę polską. Polska powie łagodniej, ale oczywiście elementy nierównego traktowania nawet szlachty rusińskiej, nie mówię już o biskupach grecko-katolickich, którzy mieli coś obiecane i bardzo późno zaczęto dotrzymywać tych obietnic. Potem mamy XIX i XX wiek, także bardzo trudne losy i zamachy terrorystyczne ukraińskich nacjonalistów i traktowanie czasem z góry, i to tak bardzo z góry przez polską arystokrację, często zresztą o rusińskich czy ukraińskich korzeniach. Jak te sprawy? No przecież też niełatwe, z drugiej strony niełatwe w obie strony. Ja nie chcę tutaj budować jakiejś wizji mocarstwa kolonialnego, jakim rzekomo miała być Rzeczpospolita, bo to po prostu nie jest prawda, to po prostu jest dużo bardziej skomplikowane. No ale właśnie, jak te relacje są postrzegane? No tutaj powiem coś, co powinno wszystkich nas napawać optymizmem. Profesjonalna ukraińska historiografia akademicka w ostatnich 30 latach, a zwłaszcza w ostatnich kilkunastu, zaczęła radykalnie zmieniać poglądy na temat dawnej Rzeczypospolitej. To znaczy to państwo, które Ukraińcy bardzo często właśnie nazywają Rzeczą Pospolitą,
a w mniejszym stopniu Polską, czy państwem polsko-litewskim, jest traktowana jako państwo wspólne, gdzie Rusini tworzyli jeden z narodów politycznych i przynajmniej tak do połowy XVII wieku było, bo przecież tak naprawdę Wołyń, Podole, Kijowszczyzna miały szeroko zakrojoną autonomię w ramach Korony Królestwa Polskiego. Tam na przykład obowiązywał statut litewski, tak? Wiele litewskich praw albo wręcz miejscowych, był ruski język, językiem urzędowym, mówi o języku ruskim, a nie rusińskim, bo to w zasadzie jest terminologia źródeł. Ruski to nie moskiewski, ruski właśnie to odnoszące się do Rusi i do Rusinów, czyli do późniejszych Ukraińców. I miałem nawet całkiem niedawno okazję, żeby uczestniczyć w bardzo poważnej konferencji z udziałem wielu badaczy XVI-XVII wieku, polskich i ukraińskich. I niewiele było, naprawdę było niewiele takich kwestii spornych, bo i nawet powstanie Chmielnickiego w narastający sposób jest uznawane za wojnę domową między ruską szlachtą, zwłaszcza arystokracją, która chciała widzieć przyszłość swojej ojczyzny w ramach Korony Królestwa Polskiego i w łączności z wysoką kulturą polską i zachodnioeuropejską oraz kozakami, trochę częściowo chłopstwem i nawet częścią niższej szlachty miejscowej, która się dołączyła do kozaków i którzy chcieli autonomii, potem wręcz oddzielenia się od Polski, stworzenia własnego państwa, no ale poprzez anarchię i wewnętrzne podziały, brak szerokich takich horyzontów politycznych, przyjęli poddaństwo moskiewskie. I te poglądy jeszcze nie dotarły niestety do podręczników historii Ukrainy, które znam, ale one naprawdę już dominują w dyskursie akademickim, a jeśli chodzi o opinię publiczną, to mamy tutaj wyniki badań, też z zeszłego roku, na temat stosunku Ukraińców właśnie do Rzeczypospolitej, jakie skojarzenia to wywołuje, ta nazwa. No i się okazuje, że raptem mamy trzy razy więcej tych Ukraińców, u których Rzeczpospolita wywołuje skojarzenia pozytywne, bo to prawie 40%, na tymi, którzy mają jakieś skojarzenia negatywne, 15%. Nawet szlachta, która tradycyjnie nie tylko w ukraińskich podręcznikach, ale też w ukraińskiej kulturze narodowej, choćby u Szewczenki, była przedstawiana negatywnie, raptem teraz wywołuje raczej pozytywne skojarzenia, czy przewagę pozytywnych skojarzeń niż negatywnych. Więc jest to proces w odniesieniu do wieku XVI, XVII, XVIII, gdzie mamy tutaj do czynienia z ewidentnym postępem w dobrą stronę. No problemem jest to może jeszcze hajdamatczyzna, tak, rzeź humańska, która na szczeblu oficjalnym, czy tym popularnym, wciąż jest traktowana jako jakaś, nie wiem, batalia narodowo-wyzwoleńcza narodu ukraińskiego, a nie po prostu obrzydliwe chłopskie mordy, których ofiarą padali sami Rusini, zwłaszcza Unici, no i oczywiście także Polacy i Żydzi. Jeśli chodzi o wiek XIX, to tutaj też nie ma jakichś dużych różnic w odniesieniu do interpretacyjnych, z tym, że Ukraińcy bardzo mocno podkreślają, ukraińska historiografia, z czym się Polska nie zgadza, i ja osobiście też wielokrotnie polemizowałem, bardzo często opisują relacje polsko-ukraińskie, czy relacje Polaków i Rusinów w ramach paradygmatu tak zwanych ziem etnicznych. Tak? Oni mówią, że Polska to było to, co może do Sanu, a nawet Chełmszczyzna jest już uznawana za ukraińską ziemię etniczną, a Wołyń, Galicja Wschodnia i tak dalej, no to jest po prostu Ukraina. To są ukraińskie ziemie etniczne, gdzie Polacy byli, ale nie byli na swoich ziemiach. No i tutaj też się sytuacja poprawia, ale taki ogólny dyskurs jest taki, że wciąż współczesny stan stosunków narodowościowych, tak, współczesne granice terytoriów narodowych są rzucane, projektowane w przeszłość, tak, i mają tworzyć jakąś taką miarodajną ramę interpretacyjną
dla wydarzeń i zachowań postaci, które zupełnie mogłyby myśleć w innych kategoriach nienarodowych albo uważały się za Rusinów i Polaków jednocześnie. W związku z tym jest to, jakbym powiedział, takie spojrzenie bardzo uproszczone, by nie powiedzieć redukcjonistyczne. A potem, tak, ja pamiętam nawet taki tekst pana doktora, w którym pan opisywał historię. Takich historii jest jeszcze bardzo dużo w historii XIX-wiecznej Ukrainy, czy XIX-wiecznej Galicji, o tak by trzeba powiedzieć, a także tych ziem, które były w Cesarstwie Rosyjskim. Ludzi, którzy rodzili się w rodzinach spolonizowanych, polskich po prostu, jako Polacy, po czym z różnych powodów, czasem chłopomanii, czasem powodów religijnych, czasem no jeszcze jakichś innych, stopniowo przechodzili na stronę rusińską i stawali się Rusinami, w XX wieku powiedzielibyśmy Ukraińcami, a czasami ich bracia, ojcowie, siostry zostawali Polakami. To też było takie zjawisko, które z naszego punktu widzenia jest nie do końca zrozumiałe. No i było jeszcze zjawisko takich, którzy uważali się za jednych i za drugich. A jeszcze i za trzecich. Ja na przykład mam taki przykład, mówię o nim często, historyka, który pracował w Galicji bardzo długo, bo tam żył prawie 90 lat. On się urodził w latach 70. XVIII wieku jako Dionizy Zubrzycki. Zmarł już w zaborze austriackim w drugiej połowie XIX wieku i w ukraińskich źródłach funkcjonuje z reguły jako Denys Zubrycki. Piszą o nim jako o ukraińskim historyku, o poglądach moskalofilskich, a tak naprawdę on nie uważał się za Ukraińca na pewno, uważał się za Rusina, a jako Rusin uważał się też za Rosjanina, bo był czołowym przedstawicielem tak zwanych poglądów moskalofilskich. Więc w zasadzie zasadnie byłoby o nim mówić jako wręcz Dienis Zubrycki, tak? Rosjanin, jeśli bierzemy pod jako kryterium samoświadomość. Więc faktem jest, że gdyby nie rozbiór Rzeczypospolitej, no my nie wiemy, w jaki sposób by się potoczył rozwój tożsamości ludności wyznającej wschodnie chrześcijaństwo na obszarach dawnej Rzeczypospolitej. Tutaj część mogła się uznać za Polaków, może i wszyscy, inna część mogli się uznać za Rosjan, mogli się uznać za Austriaków, mogli się uznać za odrębny naród, tak się w zasadzie uznali Rusinów, Ukraińców, ale jeszcze w samym XIX wieku były obawy na przykład, że powstaną dwa narody tak naprawdę ukraińskie. Jeden w Galicji Wschodniej, katolicki, grecko-katolicki, nieco innym języku, o nieco innych wartościach, a drugi na obszarze Cesarstwa Rosyjskiego jako naród małorosyjski. I tak naprawdę, więc tych możliwych scenariuszy było dużo, a mamy tendencję, i w Polsce, i na Ukrainie w ogóle taka tendencja wśród historyków, żeby interpretować historię z punktu widzenia tego, co się faktycznie zdarzyło. Więc skoro państwo ukraińskie zaistniało, skoro naród ukraiński wyłonił się najpóźniej właśnie w latach 20. XX wieku, to on na pewno to państwo musiało zaistnieć i na pewno ten naród ukraiński musiał się wyłonić i cała historia tak naprawdę jest przedstawiana jako logiczny ciąg wydarzeń, które doprowadziły do powstania państwa i narodu ukraińskiego. Więc jeśli mamy mówić profesjonalnie o historii, to my powinniśmy odrzucić tego rodzaju założenia i tak jak tutaj pan redaktor powiedział, zwrócić uwagę też na różnego rodzaju postaci, których wybory narodowe były nieoczywiste, które z Rusinów stały się Polakami, z Polaków Rusinami. Najbardziej znany, czy jeden z najbardziej znanych ukraińskich historyków, Włodzimierz Antonowicz, czy Wołodymyr Antonowicz, no urodził się jako Polak, Włodzimierz Antonowicz. Andrzej Szeptycki urodził się jako Andrzej Szeptycki, więc mamy naprawdę dużo różnego rodzaju zbieżności i tak naprawdę bardzo trudno oddzielić historię Polski od historii Ukrainy, ale niestety są takie próby podejmowane. I w odniesieniu do wieku XIX historycy jeszcze znajdują wspólny język, ale najtrudniej jest, i to jest w zasadzie to, co chciałem powiedzieć, najtrudniej jest w dialogu historycznym dojść do pewnej zgody, jak interpretować wydarzenia między 1918 rokiem i 1947. Wszystko inne jest losą. Z tym wnioskiem zakończymy, wrócimy do tej rozmowy, bo to jest bardzo fascynujący czas, bardzo trudny, także dla tych postaci, które się określały, Roman Szeptycki, późniejszy Andrzej Szeptycki i późniejszy Andrii Szeptycki,
czyli metropolita, no, jakoś przechodził to wszystko, odwiedzając rodzinę jeszcze w latach 30. posługiwał się, znaczy no, był Polakiem, więc zachowywał się jak Polak, mówił jak Polak, czytał lektury polskie, ale równocześnie był niewątpliwie twórcą, istotnym twórcą i liderem tożsamości narodowej ukraińskich grekokatolików. Bardzo dziękuję naszym gościom, dr Łukasz Adamski, dziękuję historyk, również wicedyrektor Centrum imienia Mieroszewskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I na koniec, co już jest naszą taką drobną, podcastową tradycją, propozycja książkowa. Ciemność widzę, ciemność. Wiem, że ten cytat z Seksmisji umiarkowanie pasuje do prozy Cormaca McCarthy'ego, ale Pasażera, pierwszy tom z jego ostatniego przed śmiercią duetu powieściowego, można tak właśnie podsumować. O czym jest ta opowieść? To nowa wersja procesu Kafki, opowieść o złapaniu człowieka przez system, schwytaniu z niewiadomego powodu, bez zarzutów i bez nadziei uwolnienia, ale to także opowieść o schwytaniu w żałobę, w utratę, w nieprzepracowaną i niemożliwą do przepracowania tęsknotę. I wreszcie to nieustająco powracające doświadczenie całkowitej niepoznawalności świata, jego nieadekwatności z naszym życiem, absurdu, jaki wylewa się z rzeczywistości. Cormac McCarthy pozostaje w tej powieści, jak w wielu poprzednich, spragnionym choćby jednego oddechu sensu nihilistą. Nic po nas nie zostaje, jego zdaniem. Nic nie ma sensu. A jeśli by nawet coś miało sens, to i tak zostanie pochłonięte przez ciemność. A jednocześnie wciąż na nowo słychać u niego tęsknotę za tym, by ów sens, choćby pozorny, przywrócić. Tęsknotę unicestwianą przez autora bez litości. Drugi tom z tej swoistej pary powieściowej, czyli Stella Maris, opowiada historię siostry, za którą bohater Pasażera tęskni. To zupełnie inny rodzaj literatury, bo stanowi on powieściowy zapis rozmowy terapeuty z nadwrażliwą, ale niebywale inteligentną pacjentką, studentką, czy w zasadzie już doktorantką matematyki. A może lepiej powiedzieć, że to fascynujący traktat filozoficzno-matematyczny rozpisany na dwa głosy, terapeuty i pacjentki. Ale tak naprawdę ten dialog to tylko pretekst do spisania swoistej kormakowej ontologii świata lub jej braku. Niesamowita literatura, nie pozostawiająca miejsca na swobodne oddychanie, chwytająca za gardło. Serdecznie ją polecam. I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia już za tydzień, mówi wam Tomasz Terlikowski. Podcast Tak Myślę jest dostępny na portalu Deon i w serwisie Spotify. Zapraszam.